Dzień dobry, Bartosz Sawicki, dom maklerski TMS Brokers. Kurs euro PLN przebijał 4,22, obecnie kwotowany jest w okolicach 4,2250 i wiele wskazuje na to, że aktualnym scenariuszem będzie wzrost w kierunku 4,2450. Pod presją znajdują się także inne waluty zaliczane do grupy Emerging Markets. Silnie traciła i nadal traci na wartości turecka lira. Przeceniany jest również południowoafrykański rand. Ta trzecia z wymienionych walut stwarza bardzo ciekawą okazję inwestycyjną, bowiem kurs opuszcza właśnie kanał spadkowy, w którym poruszał się w ramach korekcyjnych zniżek od końca stycznia tego roku. Tak więc można śmiało zaryzykować tezę, że przed nami kolejna fala wyprzedaży walut emerging markets. Należy tutaj jednak zaznaczyć, że złoty będzie stosunkowo mocny, a sprzyjają polskiej walucie chociażby dobre fundamenty i silny wzrost gospodarczy, jak również neutralna wycena. Warto również odnotować, że tym czynnikiem, który stoi za słabością walut emerging markets, jest nie tylko wzrost napięcia geopolitycznego, który oczywiście ogranicza apetyt na bardziej ryzykowne inwestycje wśród międzynarodowych inwestorów, ale także ubiegłotygodniowe dane z amerykańskiego rynku pracy, które utwierdzają nas w przekonaniu, że Fed nadal ograniczać będzie tempo skupu aktywów, pomimo pewnej niepewności związanej z wpływem tej rekordowo surowej zimy na aktywność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych. To wszystko powoduje, że rynki ryzykownych aktywów w drugiej części tego miesiąca mogą znaleźć się ponownie pod presją. Bardzo ciekawie wygląda również sytuacja na najważniejszych rynkach akcji, a szczególnie w przypadku indeksu S&P 500. Po kilku świecach w kształcie Doji, które oddają duże niezdecydowanie uczestników rynku, wczoraj byliśmy świadkami umiarkowanej przeceny. Jednak biorąc pod uwagę, że znajdujemy się przy cyklicznych szczytach, może być ona zaczątkiem głębszej korekty. Dziękuję za uwagę i życzę udanych inwestycji.